Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Witamy hodowców, hodowczynie. Artur Zambrzycki na pierwszym planie, czyli hodowca, u którego dzisiaj będziemy relacjonować materiał wideo z lotu. Artur, co za lot, ile kilometrów i jak u Ciebie sezon 2023? No dzisiaj lecimy lot 500, dokładnie do mnie 513 km z miejscowości Emden, to jest północ Niemiec. Gołębie zostały wypuszczone 9.15, właśnie przed minutą. Zadzwonił do mnie mój brat, że na moim drugim gołębniku na teamie już usiadł gołąb. Co do sezonu? No, sezon póki co rewelacyjnie. No, moje dwa gołębniki ścigają się między sobą. Zajmują pierwsze i drugie miejsce na listach, robiąc czołowe nagrody na szpicy. Czyli w pierwszej setce około 50-60 gołębi łapie się lot w lot. Chyba na 7 lotów, na 5 lotach miałem pierwszego gołębia, drugiego, nawet na jednym miałem 15 pierwszych, na jednej 500, która była pierwsza, miałem chyba 6 pierwszych, także... Za chwilę przejdziemy, pokażemy właśnie te listy konkursowe, bo to masz fajnie podkreślone, ale powiedz mi, ten sezon, pewnie jak u wielu hodowców, pewnie i u Ciebie, to jest trudny sezon. No trudny, mieliśmy w sumie 7 lotów, pierwszy lot tylko był z wiatrem, a pozostałe loty na takiej prędkości 1100, także loty pod wiatr, wymagające. Zresztą widać po ilości wkładanych gołębi w oddziale, zaczęliśmy gdzieś około ponad 3000, a na chwilę obecną dzisiaj na lot poszło około 1000 gołębi, także z pewnością ktoś tam troszeczkę zaoszczędził roczne gołębie, ale wiele zginęło na pewno. Zresztą słyszymy po innych oddziałach, że gołębie masowo giną. Nawet oddział Poznań przerwał już loty. Także... Mówisz, że na posesji, tam gdzie właśnie jest Twój brat, czyli tam gdzie Wasza firma, już siadł pierwszy gołąb, czyli już pierwszego gołębia z lotu 500 km mamy. My jesteśmy na posesji tam, gdzie jest, akurat tu, gdzie jesteśmy, dom. To jest Twój dom, więc będziemy oczekiwać. Ale jakbyś mógł hodowcom powiedzieć, jak to wygląda u Ciebie na posesji z gołębnikami, czyli ten gołębnik, który jest... Ten gołębnik, który jest tutaj, jak widać, hodowcy teraz na pierwszym kadrze, tak. To jest Twój gołębnik lotowy, gołębi dorosłych, tak? No to jest gołębnik taki lotowy, rozpłodowy, tak, dla gołębi dorosłych i dla gołębi młodych, bo ten gołębnik on ma długości 16 metrów, ale jest głęboki na 6 metrów, czyli cały przód, czyli tą prawą stronę zajmują gołębie lotowe, stare gołębie. Prawy przedział są to samiczki, te trzy lewe przedziały. Od prawej strony to są samce. O, jest gołąb. Jest. Mamy pierwszego gołębia hodowcy tutaj na posesji. O, jest. Biała strzała. Co to jest za gołąb, bo charakterystyczny? Ojcem tego gołębia to jest JJ, syn JJ-a od Floriana Grundmajera. Chodź, chodź, chodź. Oj, wystraszyliśmy. Chodź. Ej. A matką tego gołębia to jest samiczka, wnuczka Kasboera. Geston van de Wover. No, szpicowa samica, mimo koloru. Dokładnie, ale jeżeli chodzi, mówisz słowo szpicowa, to znaczy, że ona musi w trakcie sezonu robić... Tak, ona ma komplet konkursów i ona się mieści za każdym razem, podejrzewam, tych podkreślonych na pierwszej stronie. Czyli pewnie w lotnikach też jest. Tak, ona już jako roczna pokazała swoją, to jest dwuletnia samica, ona jako roczna już pokazała swoją wartość. Pierwszy lot moje gołębie, no...
rewelacyjnie poleciały, bo pierwsze 15 to były moje. No tak jak widać tutaj na żółto podkreślone, to są gołębie z moich dwóch gołębników. Także pierwsze 15, później 3 przerwy. To jest pierwszy lot. Pierwszy lot, tak. Także drugi lot wcale nie był gorzej, aczkolwiek nie zacząłem od pierwszego, bo zacząłem od 9 i później 4, troszeczkę przerwy, no i tutaj już jak zwariowane się sypały, czyli też około tam 50 sztuk na liście. Także to jeżeli chodzi o drugi lot. Trzeci lot. Zaczynam od pierwszego. I te żółte podkreślenia to są gołębie, jak się załapały w pierwszych 94 pozycjach na liście. Robi to naprawdę robi to wrażenie, tym bardziej, że hodowcy z każdym kolejnym lotem u Artura jest coraz lepiej. Czwarty lot. Też zaczynam od pierwszego. Też ich gęsto tutaj jest. Tu mamy piąty lot, czyli właśnie z tej samej miejscowości, z której teraz lecimy. Endem. Pierwszych 6 gołębi moich, później przerwa, 7. No ich bardzo dużo tutaj jest na pierwszej stronie. I to, co też warto zwrócić uwagę, lista jest na bazie 20%. Tak, 1,5. 1,5, co też jest istotne, bo to świadczy o jakości. Nie wyciągane są listy na 25%, no nie. Tylko na 20%. Tak. Następny, szósty lot. No i tu się robi rewelacja, bo to jest jedyny lot, który mnie najbardziej urzekł. Zobaczcie, hodowcy, no dosłownie cała kartka jest na żółto zakreślona. Robiłem takie przeliczenia jeszcze, jak siedzieliśmy tam przy stole, że tutaj ma zakreślone 94 gołębie, a na tej liście 59 gołębi należy do ciebie, na 94 pierwsze w oddziele. No tak, dobrze to wygląda. Też mnie cieszy to, jak to tak wygląda. To jest szósty, no i siódmy lot, lot 322 km. Też nie wygląda to gorzej jak na pozostałych listach. No i mamy hodowcy tutaj tą listę z pierwszymi lotnikami na oddział. No i Artur, no sam powiedz, no chyba wynik satysfakcjonujący jak dla ciebie. Nie, no dla mnie bardzo zadowalający. No tak jak widać, lwia część tych konkursów z pierwszej z listy należą do moich gołębi, także na pewno jest to bardzo zadowalające dla mnie. Powiedz mi, jak się robi taki sukces? No bo trzeba to nazwać takim określeniem, że jednak no jeżeli ktoś sam widzi tą listę konkursową, no to świadczy to chyba o tym, że nie jesteś przeciętnym hodowcą. No staram się być nieprzeciętnym hodowcą. No pracuję z gołębiami. No przede wszystkim sama praca, no nie oszukujmy się, to też nie jest droga do sukcesu. No przede wszystkim musi być odpowiedni materiał, który pozwoli, żebyśmy mogli pracować. Oczywiście to też ciężka praca jest, ale jak za tą ciężką pracę, żeby zdobywać nagrody, nie? No, to przede wszystkim, to co powtarzam, materiał, zdrowotność gołębia, hodowca, bardzo ważne. No i co najważniejsze, te gołębie, one muszą mieć chęć powracania do domu. Najlepiej stworzyć rodzinę gołębi, które latają. Ja też to uczyniłem. Obecnie na moim gołębniku hodowlanym są 3 rodziny z zewnątrz gołębi, które też rewelacyjnie się sprawdzają. No i jedna moja duża rodzina wywodząca się z jedynki, a później z 4 jedynek. Także no to jest to wszystko, co pozwala później zdobywać czołowe nagrody. Ja tutaj pytam Artura o wyniki, pytam Artura jak sezon, ale chyba dzisiaj będziesz troszkę zestresowany, bo lot 500, jak przypuszczaliśmy, będzie bardzo wymagający. No, to co mówiłem wcześniej, no co prawda ja liczyłem, że te gołębie będą po 16, a one się pokazały przed 16. No pierwszy usiadł na gołębniku moim w teamie. No po kilku minutach, trzech, gdzie też to jest różnica, około 1,5 km między jednym a drugim gołębnikiem, usiadła tutaj solnica, ale jest to dla mnie niepokojące, bo to jest pierwszy lot taki, który usiadł gołąb, a za nim nie ma sznurka gołębi, także z niecierpliwością czekamy dalej i myślimy, że coś będzie w porządku.
patrzę na Artura i widzę, że głowa lata z jestem niepokojem. Tak, zdenerwowany, bo... Także hodowcy, po prostu czekamy na kolejne gołębie. Jak tylko coś się pojawi, to od razu będziemy relacjonować, a w międzyczasie będziemy zadawać Arturowi wiele pytań, bo jak sami dobrze wiecie, no hodowcę, który leci dobrze, zawsze warto wypytać o te wszystkie szczegóły, bo możliwe, że wykorzystamy to do własnego, własnych jest, potrzeb dwa, hodowli. Dwa. Chodź. Kolejnego gołębia, chodź, a nawet dwa mamy. Okej. Okay. Chodź. Chodź. Dwie slamiczki. Ej! Co to za gołębie? Niebieska samiczka, to jest oryginalna od Marcina Bochenka. 37-88 samiczka, 3-letnia, 4-letnia. I 4-letnia samiczka z jednej strony jest gołąb od Krystiana Kachlera, a z drugiej strony jest od gołąb z Hardy Krugera. I to jest to też... są rewelacyjne samice. I to też pokazuje... które przylecia. O, jest, chodź! I to też pokazuje hodowcy, chodź, że jednak Artur każdego jednego swojego gołębia zna. Chodź. Mamy na tej posesji czwartego gołębia. I co to jest, Artur, za gołąb kolejny? 53-57. To jest samica, która z lotu narodowego zaraz była druga za Eliotem, także rewelacyjna samica. I ona się wywodzi z... olimpijczyka Marcina Bochynka, z dziadkiem tej samicy, to jest 267 olimpijczyk. A mama tego gołębia to jest od Krystiana Kachlera z 303. Marcin Bochynek, widzę, że w twojej hodowli ma znaczący procent gdzieś tam tych gołębi lotowych. Tak. A tym bardziej, że to jest twój, z tego co pamiętam, dobry też znajomy, przyjaciel. Bardzo dobry, tak. Mamy bardzo dobre relacje. Wymieniamy się gołębiami, także nasze stosunki hodowlane są, mogę określić, bardzo dobre. Także hodowcy, czekamy na kolejne gołębie. Jak tylko się tylko coś pojawi, to dalej relacjonujemy. Mm-hmm. Jest dwa. I następna samiczka z Geston van de Wover, ta pstra, a to jest wnuczka Ultimate, ta niebieska. Super. Czyli pstra, to, czyli tą co widzimy teraz, to tak, jest Geston 500, van de Wover. 533, oryginalna od Dietemeyera, ale z gołębi Geston van de Wover. Powiedz mi, Artur, skąd ty każdego gołębia znasz? Tak jak ci wcześniej powiedziałem, ja jestem zwrokowcem. Ja mam, zapytasz mnie się o gołębia każdego w rozpłodzie, ja pójdę ci go przyniosę i powiem ci, z czego wywodzi się. Także no, to nie wiem, dar od Boga. No i dużo przebywam z tymi gołębiami, tak jak ci wcześniej powiedziałem. 5 rano do godziny 6.30 jestem w gołębniku. I godzina 18 do 21 jestem w gołębniku, także tak to wygląda codziennie, także czuję się związany z moimi gołębiami, one zresztą też ze mną. No i jak latają, to też śledzę numery, to je zapamiętuję, nie? Dokładnie. A najbardziej zapamiętuję te, które szpicowo siadają. Pierwszy gołąbek był 15.47, 56 sekund. Tak jak mówiłem, ta samiczka z Geston van de Wover i z góry JJ, Floriana Grundmajera. Druga 37-88, żebym nie był gołosłowny, czyli Marcina Bochynka 153. 79-69 to ta, która wywodzi się z Krystiana Kachlera, z Hardy Krugera. 53-57, czwarta samica, to jest ta samica, która była z lotu narodowego 1,5 minuty za Eliotem. Czyli faktycznie się potwierdza to, co mówiłeś. No tak, no. 90-14 to jest wnuczka Ultimate. I 533, też mówiłem ten numer, to jest też samiczka, która wywodzi się z Geston van de Wover. Czyli to jest półsiostra dla tej z białym ogonem, z ciemnym ogonem samicy. Czyli jednak pstre robią robotę. No, z tej pary wychodziły białe. I też sobie robiły dobre wyniki, nie? Także nie ma, barwa gołębia nie ma znaczenia. 500, wartość. 500 kilometrów, ale widzimy, że oj, będą musiały pracować. Oj tak, no ciężko jest, no widzimy, ten wiatr jest taki północno-zachodni, czyli spychający je na południe. Puścili późno, czyli leciały w bardzo, bardzo upalnych warunkach, bo w Niemczech grzeje około 30 stopni.
Zresztą widać była ta 53-57, było widać, że na nodze miała już coś, jakiś tam glon, czyli musiała gdzieś tam w locie coś tam szukać. O, jest następnego. 93-70, o, 11-75, jest roczny pierwszy gołąb. No. To jest, ale same samice. Też fajne jest to, że to co rozmawialiśmy, ty nie zwołujesz gołębi. Nie, no ja nie krzyczę ze względu też na to, że tutaj wkoło ludzie mieszkają. A z góry... Już troszkę poszedł do przodu. O, jeszcze, o, idealnie, bo wiesz dlaczego? Słońce ci wziąło na świeciły. One już są tak przyzwyczajone, że one siadają prosto na deskę. No dzisiaj troszeczkę może troszeczkę się dzieje, bo palimy grilla i są goście, ale generalnie nie krzyczę, bo też tutaj ludzie mieszkają, a po co mam się wszystkim przeszkadzać, dlatego, że moje gołębie lecą, nie? Dokładnie. Generalnie moje gołąbki jak przylatują z lotu, to nie dostają jedzenia, dostają tylko grit. Po 2 godzinach dostaną płatki owsiane z dodatkiem konopi. Z dodatkiem konopi, ale muszą troszeczkę odpocząć, nie? To co mówiłem, że ta 53-57 już musiała lądować gdzieś w jakiejś bagnie, bo widać po obrączce, że dostała. No i tutaj straciła z siebie dużo, nie? To jest jej siostra rodzona, ale tą siostrę... Czyli ta, co tu na dole. Tak, tą siostrę po 4. locie wycofałem. Ona przez 2 lata była najlepszym lotnikiem oddziału. W zeszłym roku była druga w okręgu. A z racji tego, że zgubiłem już fajnego gołębia, rewelacyjną samicę, a ona mi opóźniła na 1 locie, a przeznaczyłem ją na polotach na partnerkę dla Eliota, dlatego ona już swoje wylatała i ją zostawiłem i ona jest teraz w tej chwili jest partnerem dla samca. Aczkolwiek dzisiaj, o jest tutaj następny, chodź. No, chodź. Rzadko, kiedy jesteśmy w gołębnikach u hodowców, możemy sobie pozwolić na to, że w trakcie lotu wchodzimy do środka. U ciebie widzę, że ten kontakt... Znaczy, to nie ma znaczenia, no bo one wchodzą, no wiesz, ja ją przestraszyłem, bo wyjrzałem, ale one generalnie... tak to funkcjonuje. U mnie sąsiedzi grają czasami, jak jest lot, w piłkę siatkową. To też im nie przeszkadza, nie? Także, no... To, co wcześniej powiedziałem, one są ze mną zaprzyjaźnione, one się mnie nie boją, także... To im nie przeszkadza. No i mamy tutaj roczna samiczka, ale samiczki górują, nie? No, nie ma chłopców. 9 samic tak, już. Tak, 9 samic. A poszło na lot tyle samo samic, ile samców, nie? O, jest też gołąb o gołębi tatka pałki, szymelka. Proszę. A z drugiej strony... to? Ta, szymelka. Tu mam taki ewenement, 4 dni w moim kominie spędził ten płowy, nie? No już to 2 tygodnie temu, czyli już trochę się odprawił. A czemu w kominie? No wpadł do komina i moja córka, jak gdyby któregoś dnia dzwoni do mnie do pracy, tata coś tam szoruje w tej ścianie i szoruje, nie? No i otworzyła. Jak go wyciągnąłeś? No normalnie, bo mam rewizję do czyszczenia sadzy i był cały kominiarz, nie? Widzisz, no. Jeszcze przy okazji ci komin przeczyścił. Wiesz, no ja nie potrzebuję, żeby ten komin był czyszczony, ale wiesz, zwiedził tunele. No. No to są te, stąd puściłem wszystkich chłopców, o chyba, o nie, ten był tutaj na miejscu. To jest bardzo dobry lotnik, ale on spóźnił z poprzedniego lotu. I go zostawiłem, bo nie miał odpowiednio masy na sobie, nie? No tak to wyglądają. Dobra, idźmy na to. A tu jest następna wnuczka Ultimate. No i mamy, tam przyleciał. Mamy hodowcy 2 kolejne gołębie, czyli to jest pozycja 10 i 11. Aha. Artur, aha, standardowo zapytam, co to za gołębie? Samczyk, pierwszy samczyk, no to przyleciał z gołębi Kazim Celika, z gołębi Miss Merwe. O, rewelacyjne gołębie. A samiczka niebieska to kolejna wnuczka Ultimate. 22,84. Czyli mamy teraz 11 gołębi. A samczyk ma 12,064. Mamy 11 gołębi, ale tak. To jest pierwszy samiec. Tak, tak. No nie, widocznie nie dla samców.
ale widać, że gołębie lądowały na wodę, bo on też ma całe nogi w szuwarach. Także ciężko. Aczkolwiek no, u mnie na firmie pierwszy był pierwszy. Weź na głośno mówiący i zadzwoń do brata. Mhm. Zobaczymy, jak tam na posesji drugiej. Jak Daniel tam? 13. 13? No. A to no u nas co? Jest tutaj 11. No to wiesz, tam... Ale naleciał. Wygrywamy. Słucham? Wygrywamy. No wygrywasz. A co nam się pokazało? No to 13. Są trzy... W sumie... O, są trzy... Tak, typowane. No. Dwa z Inter i trzy z GMP. Aha. No to super, a ta 15.08 jest? Tak, jest 15.08 jako 12. No. A 18.400? 4? 4? No. Też jest. Super. No dobra, no to kurde spinam się, bo u nas ile jest? 11 11, czy 13? 11. No i wiesz, zestresowałeś mnie. No dobra, a no w porządku. Na razie, hej. No na razie. No co daje w sumie łączny wynik, że już masz 24... Jest. 20 już 5 gołębi. Mamy kolejnego gołębia. No to jest samiec. Dobra, jeżeli samiec, to już pewnie wiesz jaki i co to za gołąb? No muszę zobaczyć teraz. 90. Jest następny. No to nie jest samiec. Mamy to jest już samica. Kolejnego. Z olimpijską obrączką. Chodź, chodź, chodź. O, córka ultimate. 511. Nie, przepraszam. 22,74. No, bardzo podobne są. Ta niebieska samiczka to była partnerka Eliota. 74,82. Z 18 roku. Także czyli mamy już tutaj 13 gołębi. Wiesz co, zerknę, bo... Nie, jest 13, bo sprawdzaliśmy. Tak, 13. Ja byś mógł te numery podać? 74,82. O, przepraszam, tutaj. 22,87. 22,84 to jest ta wnuczka, to co mówiłem wcześniej, Ultimate. 12,064. No to też mówiłem o tym. Nie? To jest gołąb Kazim Celika z gołębi Miss Merwe. To rewelacyjne gołębie są. O, to jest roczny gołąb, także... Czyli jednym słowem na razie idzie pomyślnie. No, ciężko, ale pomyślnie. Co prawda, mój brat wygrywa. On ma... Ile miał? 14 mówił? Tak. Nie, 13. 13. No, 13. Miejmy nadzieję, że no, tak jak wcześniej mówiłem, one się wybijają, lecą łeb w łeb, nie? To są te same gołębie, także... Co też może być innego. Ej, chodź, chodź. Mamy hodowcy kolejnego gołębia. I tym razem co? Nie wiem, bo słońce świeci i nie widzę teraz jak ten. Nie zdążyłem zobaczyć go. Ale to też jest dawna samiczka i myślę, że to jest partnerka syna czterech jedynek. 90-39, ale muszę zerknąć, bo nie... Akurat tak słońce tu świeci, że jak patrzę, to mnie oślepia. Jest? No, samiczka z 17 roku. 79-20. No, taka historia z tą samicą. Ona w Bielefeld 3 lata temu hodowca niemiecki hodowca, ale polskich korzeni znalazł ją na swojej wolierze rozbitą przez jaszczębia. Miała całą nogę zgruchotaną i zerwane okrywę tutaj ze skrzydła. Kurował ją
chyba 2 miesiące, po czym wysłał ją do mojego kolegi Dietera. Ja ją odebrałem po jakichś 3 miesiącach i następnego sezonu z lotu 700 zrobiła pierwszy konkurs. Nie? No teraz ona już jest 17 rok, ona nie daje rady tym 2-3-letnim i rocznym gołębiom, bo to 17-6 lat to już babcia. Nie? Także przyszły rok na pewno pójdzie do rozpłodu. To jest Artur, 16 gołąb. Jak ty oceniasz ten lot? Bardzo ciężki. To jest jeden z lotów takich, który tak mało gołębi jest w tak długim czasie. Także chyba się nie zdarzyło, żeby gołębie w trakcie lotu, a w trakcie konkursu, bo na pewno konkurs jeszcze trwa, żeby przylatywały z obłoconymi nogami. Także widać, że jest następny. Widać, że ta temperatura wysoka w Niemczech dała gołębiom jak gdyby no popalić troszeczkę. O, roczna samiczka. Jest następny, proszę. Ale to sam jest teraz. Chodź. Ej, chłopaku! Czyli jeszcze nie było tak źle. Jest! Chodź! To jest bodajże oryginalny Fuchs i Wolf 834, ale 9060. Jest równo 20. Także. Ale siadają z wszystkich stron. Tutaj od wschodu siadają od północy, północnego zachodu. Tu też widziałem od południa. Także gołąbki są rozrzucone. Będą na pewno kolejne straty. O, jest! Tutaj mamy, proszę, od południowego wschodu. Jak jest tam? Jest następny. .22.81, też super samica. Na głośno mówiąc możesz wziąć. Tu skrzynka pocztowa numeru. A to są sąsiedniego oddziału. Patrz, proszę, zobacz. Ląduje tylko gdzieś tam, więc... O, proszę. Nie mogę powiedzieć, bo tak słońce świeci, że ja po prostu nie widzę tego gołębi. No troszkę wymagający lot. Nie troszkę, chyba bardzo. No, ci jak tak patrzę po... Ale z tego co widziałem, ten w sumie drugi samiec, który przyleciał, to on jeszcze miał mało, nie? On jeszcze chciał. O, jest, proszę. O, mamy. O. I tutaj mamy oryginalnego bochynka 3707. 2 lata z rzędu gołąb też na wystawie ogólnopolskiej w sporcie reprezentował okręg szczeciński, także... O, proszę, 4! Nawet z takiego lotu.
O, dostały. I to było wejście. O. Ale... 4 gołębie na raz. Dostały. O, to normalnie to nie jest tutaj żadna... Tak, tylko wiesz, lotnik setka, ale dzisiaj tak, dzisiaj tak, na dzisiejszy lot to jest bardzo wymagający jednak lot, co 4 gołębie faktycznie super. Jesteśmy już 2,5 godziny po locie, po bardzo ciężkim locie. Na tą chwilę jest 56 gołębi. Tutaj w drużynie u mnie w domu. Na teamie podobna ilość, bo jak byłem z bratem na telefonie, to tam było u niego 46, a u mnie było 45, także łeb w łeb leciały. Na tą chwilę nie wiem, bo nie dzwoniłem, jak to wygląda tam. No ale co, cóż mogę powiedzieć, no lot bardzo ciężki, gołębie wracały z wszystkich stron. Wracały z północy, z zachodu, z północnego zachodu, ze wschodu, z południowego wschodu, od południa, także z wszystkich stron wracały. No i co najgorsze, no te szpicowe gołębie też trochę, część tych gołębi trochę opóźniła. No to również też szpicowe są, ale widać, że musiały walczyć, bo większość miało już ubocone nogi. Przejdźmy może do gołębnika, pokażmy jak to wygląda na chwilę obecną. Mm-hmm. No i to tak wygląda, no widać, że zaraz musi być pora karmienia, bo tak jak powiedziałem, że ja dobre 2 godziny po przylocie pierwszej gołębi nie karmię, dopiero po 2 godzinach. Także zaraz dostaną, ej dziewczyny, zaraz dostaną jeść. No moje tutaj asiory, ojej. Tutaj roczny przyleciał dopiero z 10 minut temu, także dał z siebie wszystko, nie? Tutaj mam moją białą gwiazdę. No jak chodź tutaj do mnie tu. Ona ma sobie taką dziurę znalazła i to jest jej dom, no ale tak jej pasuje. Także ona już jest ładna. Troszkę do tyłu się samiczka, która przyleciała pierwsza i wyprzedziła następne gołębie kilka ładnych minut. Nie wiem, nie pamiętam teraz ile, ale parę minut. Oczywiście pierwsza tutaj u mnie w domu, bo 3 minuty przed nią przyleciała samica na teamie, która była przed nią. To jest gołąbek. Gołąbek jest to z linii od strony ojca. To są gołębie od Floriana Grundmajera z gołębia Josefa, czyli tak naprawdę jej dziadkiem jest JJ, syn Josefa. A jeżeli chodzi o matkę, to jest wnuczka Kasboera z hodowli Gesten van de Wover. Zresztą no, te gołębie z Gesten van de Wover, zarówno z JJ-a, gołębie z Floriana Grundmajera, bardzo, bardzo fajnie się sprawdzają. Tak jak widzicie, hodowcy, nieduża samiczka, a tak wymagający lot też potrafi uderzyć szpicowo. No, ona lata, zresztą bardzo dobrze lata ta samica. No, charakterystyczny kolor. Tak, na ślub, jak tutaj aż pomaluję jej troszeczkę tych ciemnych piór. I bardzo będzie charakterystyczna. Kolejny jakiś gołąb szczególny tutaj w gołębniku? Oj, to sporo szczególnych gołębi jest. Ale taki, który bym powiedział, że przykuwa w tobie największą uwagę, bo wiadomo, no masz każdego z tych asów tutaj dużo, ale taki, które sam zwracasz uwagę bardzo mocno. No tutaj mamy na przykład, no iść tutaj do swojej dziury, jej partner, który... Ojej, jej partner, który też w tym roku już usiadł kilka razy szpicowo, 834. Samiec naprawdę rewelacyjny. Lubi szybko siadać. Co tutaj mamy? Tu mamy na przykład 53-56. Mamy. No chodź. To jest oryginalna córka 4 jedynek, która jako roczna była najlepszym lotnikiem oddziału. No i samica, która non stop siada mi szpicowo. Rewelacyjna samica.
Tu mamy kolejnego szczególnego gołębia samiczkę o końcówce 99, to która tam wcześniej wspominałem. To jest prezent od moich kolegów z oddziału Góra, spółki hodowlanej Brańczyk Ulczok. Samica, która dwa razy z rzędu reprezentowała okręg Szczecin na wystawie ogólnopolskiej. Samica, która bardzo lubi długie loty. Zresztą zobaczcie jej skrzydło, ten taki szczególny skok. To jest też dobra cecha u szybkich gołębi. No, oczywiście jest pełna jeszcze do tej pory. Ale naprawdę rewelacyjna samica. No, to też jest rewelacyjna samica. To jest oryginalny gołąb od Dietemajera. Zakupiłem ją do lotu w 19 roku i też rewelacyjnie się sprawdza ta samiczka. Też ma kilka szpicowych konkursów. No, trudno mi teraz jest powiedzieć, które, bo to na tą chwilę aż tego tak mocno nie śledzę, dopiero na koniec sezonu. Ale też siada w szpicy. No, jest też w 50-ce moich gołębi sportowych. Też jest na pełnym skrzydle. Jeżeli chodzi o gołębnik lotowy, na pewno masz wiele super gołębi, ale z takich jeszcze topowych, które mógłbyś pokazać? No na przykład moja kochanica, no chodź, no chodź, jojku, no chodź. To jest samica, która no, wiele razy już siadła w pierwszej piątce. Ja mówię, że to moja dziewczyna. Ona jak mnie widzi, to tańczy, cieszy się, no tak jak... No i to też, widzisz, mamy na pełnym skrzydle gołębia. No, mija trzecia godzina, odkąd pokazał się pierwszy gołąb u mnie tutaj na gołębniku. Może jeszcze nie trzecia, nie, ale już blisko. W związku z tym zawsze staram się karmić 2 godziny po przylocie pierwszego gołębia, ale dzisiaj ten lot troszeczkę jest ciężki, w związku z tym jeszcze sporo gołębi brakuje, także troszeczkę później dostają. No i tutaj chciałbym pokazać kolegom, jak ja to robię. Ta karma się składa, z trzech składników, czyli w trzech równych częściach płatki owsiane, konopie i orzechy siekane. I to mieszam i to jest pierwsza karma, którą dzisiaj po locie dostałem, bo w trakcie, kiedy przylatują, mają w wodzie elektrolit z cukrem gronowym i do tego grit. A teraz dostaną pierwszą karmę, żeby dostały takie bomby. No i następne wieczorne karmienie już będzie takie, jak przez cały tydzień następne. Także jestem idziemy. Ciekawy, czy takie jakby jedzenie wystarczy tym gołębiom? Nie dajesz kukurydzy, nie dajesz jakichś innych... No nie, no bo one są zmęczone. One są zmęczone i tak naprawdę orzechy tutaj są taką bardzo, bardzo dużą energią, ale dlatego też są siekane, są na drobne siekane po to, żeby gołąb nie musiał jak gdyby dużo tracić energii, żeby to strawić. Także płatki owsiane, konopie to bardzo lekkie są, czyli białko. No, zawsze tak robię i to pasuje moim gołębiom. No i widocznie wyniki się przekładają na dokładnie. No, bo kukurydza, takie twarde jedzenie, to na takie pierwsze jedzenie one tak naprawdę jadły w piątek wieczorem. Ja nigdy nie karmię gołębi przed wkładaniem. Chyba, że jest czas na to, żeby nakarmić, czyli jak koszowanie jest wieczorem, to wtedy mają szansę strawić to, co dostaną, to wtedy karmię, ale jeżeli lot koszowania w tym wypadku mieliśmy o 9:30, czyli nie było szans nakarmić, bo gołębie poszły pełne, także w piątek jadły ostatni raz i taka ciężka karma to dla nich też jest duże obciążenie. Według mnie oczywiście. Nie? Idziemy na gołębnik? No możemy, tak, oczywiście. No chodźcie. I widzisz, one wcale jeszcze nie mają takiego... No, wybierają orzechy i konopie, tak? Pierwsze. Później będą sobie płatki podjadały i... O, tutaj przyleciała teraz moja też super samica.
To też jest wnuczka Ultimate. Dostały dzisiaj te gołębie, naprawdę. Nagrywamy, hodowcy, już podsumowanie dzisiejszego lotu. Artur, dosłownie kilku zdaniach, jak oceniasz dzisiejszy lot? Lot na pewno wymagający, ale jak jest twoje zdanie i jak przygotowania już do kolejnego lotu? No wiesz, no tak jak powiedziałeś, na pewno wymagający, bo jeszcze na tą chwilę brakuje około 30 paru gołębi. No nic, to trzeba się skupić, te, które przyleciały, one już muszą być przygotowywane na następny lot. Cały następny lot mamy krótki, bo 315 czy 20 km. Ale niewątpliwie po tej 300 szykujemy się do Brukseli. Zatem nie można przespać żadnego dnia. I to te, które są, no, trzeba już na maksa budować, tak żeby mogły walczyć później na Brukseli. No generalnie, jestem zadowolony, aczkolwiek to nie było tak jak przez te wcześniejsze 7 lotów. No, dzisiaj ten lot znacznie się wydłużył. Z tego, co mam jakieś tam informacje telefoniczne, to jest dobrze, a może nawet bardzo dobrze na jednym i na drugim gołębniku. Zresztą w czasie trwania filmu dzwoniliśmy tam do mojego brata Daniela i te gołębie łeb w łeb szły, jeżeli chodzi o ilość tych gołębi, które powróciły do domu. Chociaż tam nawet lepiej, bo tam było mniej danych, 72 sztuki, a tutaj 95. No ale jedno i drugie to moje gołębie, także nie ma większego znaczenia, gdzie one siadają pierwsze, czy więcej siada. Ale to pokazuje, że na dwóch różnych gołębnikach, a gołębie szły równo, bo jak tu było 13, to tam było 13, jak tu było 25, to tam było 25. Jak tutaj było gołębi około 38, tam było 37. No, czyli tak, szły cały czas łeb w łeb. No, tam mamy momenty takie, kiedy było więcej, o jedną czy dwie sztuki. No ale Wiktor, no to nie ma się co dziwić, no to są te same gołębie. No. Tylko to są dwa różne gołębniki, ale rodzice tych gołębi to są dokładnie takie same. I mało tego, 100% tacy sami rodzice, bo ja zazwyczaj nie rozparowuję par w sezonie. Jak ciągnę po nich, to ciągnę już od początku do końca po tej samej parze. Chyba że coś tam się wydarzy, że młode mi się nie podobają z pary, no to wtedy inna sprawa, ale tak mam przynajmniej porównanie później na to, co się dzieje, i mam porównanie na pogląd mojego gołębnika rozpłodowego. Czasami zdarza się tak, i to też nie będę tego ukrywał, że dwa były odłożone do domu, dwa były odłożone na firmę. Tych z domu jednego i drugiego nie ma, a te na firmie robiły komplet konkursów, nie? I teraz pytanie, dlaczego? Nie potrafię powiedzieć dlaczego. Być może, że te dwa, które były w domu, one zginęły przed lotem, bo ja tego nie analizuję nawet, bo nie ma sensu się denerwować i sprawdzać tego. Ale wiesz, gdybym nie miał z jednej pary wyhodowanych 4 czy 6 młodych, to tak naprawdę nie można tej pary ocenić tak realnie, bo różne przypadki się mogą zdarzyć. Chociaż no, mówiłem ci z lotu, który myśmy taki wymagający lot 320 km. Dzwoni do mnie kobieta, że odgoniła jaszczębia od mojego gołębia, ale gołąbek już niestety nie żyje. Z ciekawości się pytam, z jakich tam okolic pani dzwoni, a ona mówi, no z takiej miejscowości Pyrzyce. Nie? Ja mówię, ja mieszkam w Pyrzycach, mówię, a z jakiej ulicy pani dzwoni? Ona mówi, ze Szczecińskiej. A ten mój drugi gołębnik Szczecińska, tak na skróty, to jest jakieś 100, maksymalnie 150 metrów, miał do domu gołąb. I tak naprawdę zjadł go jaszcząb, i gdyby nie zadzwoniła, to też by człowiek różnie myślał, że... Także z tymi gołębiami to nie jest tak wszystko proste. Także te dwa gołębniki pozwalają mi na pewno bardzo, bardzo dobrze testować mój rozpłód. Tak, żebym mógł oceniać to na kolejne lata, kolejne sezony. Już wiem teraz w wielu parach, które są rewelacyjne gołębie, bo i zostają tu, zostają tam, robią szpicowe konkursy tu, robią tam. Także w ten sposób też myślę, że buduję jeszcze mocniejszy rozpód, który może mi w przyszłości dać jeszcze więcej satysfakcji. Także tyle. I na sam koniec, kończąc materiał już w ogóle. Jaki gąb? 540. Co to za gąb? To gąb wywodzący się z kanibala. To też jest oryginalny gołąb od Dietemajera. Jestem pełen podziwu, że każdego jednego gołębia znasz. No słuchaj, to jest moja pasja. No, ja tym żyję, ja to kocham.
Ja tak myślę, że ja się urodziłem, wiesz, już z tymi gołębiami, nie? Co prawda długo nie mogłem mieć, ale... Tak... Bardzo ważne są w moim życiu. Oczywiście rodzina jest najważniejsza, ale gołębie, o proszę. Zobacz. Chodź, 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 chodź. O, moja szpicowa. 511, co myślałem, że wcześniej. No. To taka są. To kończąc jeszcze z 511, to? To też Dietemeyer. Tak? Córka Ultimate. Wow. No. I pokazuje to cały czas, że ta sama rodzina. No słuchaj, z Ultimate wszystkie są gołębie. Jest 5 gołębi, które są na gołębniku lotowym. Wszystkie 5 są, nie? Nawet jest taki 7613, którego uhodowałem jako... Ja Ultimate kupiłem od mojego kolegi Dietra we wrześniu. Czyli jeszcze jak go kupiłem, to po nim sobie pociągnąłem młode, no bo takim gołębiu trudno, żeby nie ciągnąć. Mimo to, że miałem na gołębniku lotowym, już wcześniej kupiłem jego córkę, na gołębniku rozpłodowym 3 synów, 2 córki, kilka wnuków, nie? No to między innymi też jest wnuczka Ultimate. Rewelacyjna samica 2236, która no, niesamowite też, no widzisz, pierwsza była, trzecia. Znaczy tu sobie jego osiągnięcia, nie? Jak gdyby, ale gołąb, który jako roczny siada, jako młody 3 konkursy na 5, jako roczny 12-10, nie? Także to też jest wnuczka Ultimate. Także gołąb, który na pewno przekazuje i to w różnych pokoleniach. No to samo jak 4 jedynki też już na gołębniku, tam są gołębie, które fajnie latają. A się tego pana, o tutaj, nie? O, tu jest właśnie 4. Tak jest. Mój białooki. I historia już ma każdemu w Polsce znana z 4 jedynki. Gołąb, który po prostu został z Niemiec przywieziony i pan go trzymał w pudełku w klatce po kocie. Dokładnie tak. No on go zgłosił wtedy, on nie był trzymany, bo on przyszedł do niego i on go zgłosił. Zgłosił, że takiego gołąbka ma, także też szybko jechałem po niego. Dokładnie. Także hodowcy, no co, dobry lot. Dobry lot. I udanego sezonu dla wszystkich hodowców. Udanego sezonu życzę hodowcy i wytrwałości, bo ten sezon naprawdę nie jest łatwy. Dobry lot.